Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz przedstawia Guillaume Miso Siedem lat później Tłumaczyła Joanna Stankiewicz-Prądzyńska Czyta Marcin Kwaśny Część pierwsza A Rooftop in Brooklyn Tylko samotnie można jechać bez celu Z towarzyszem podróży, byle wyprawa, ma zawsze cel Alfred Hitchcock Zawrót głowy. Rozdział pierwszy. Zwinięta pod kołdrą Kamil, obserwowała przycupniętego na brzegu okna kosa. Za szybą szumiał jesienny wiatr. Promienie słońca igrały w liściach drzew, odbijając się złotymi refleksami w przeszklonym dachu. Całą noc lało. Za to teraz błękitne czyste niebo zapowiadało piękny październikowy dzień. Leżący koło łóżka, kremowy golden retriever podniósł łeb i wystawił nos. Chodź bak, chodź, pieseczku, zaprosiła go Kamil na łóżko, klepiąc dłonią w poduszkę. Pies nie dał sobie powtarzać zaproszenia dwa razy. Jednym susem znalazł się koło pani, żeby dostać porcję porannych pieszczot. Dziewczyna pogłaskała go, popieściła okrągły łeb i oklapnięte uszy, po czym zmusiła się do wstania. Rusz się, staruszko! Z żalem wydobyła się z ciepłej, miękkiej pościeli. Raz, dwa włożyła dres, potem sunęła stopy w adidasy, a blond włosy ściągnęła w luźny kok. — No, bak, idziemy pobiegać! — rzuciła już, biegnąc po schodach prowadzących do salonu. Trzypiętrowy budynek, którego centralny punkt stanowiło obszerne atrium, skąpany był w słońcu. Ta elegancka miejska rezydencja z brązowego kamienia — Należała do rodziny Larabi od trzech pokoleń. Trzy poziomy, urządzone nowocześnie, minimalistycznie, z przestronnymi pokojami, ozdobione były malarstwem z lat dwudziestych. Na ścianach wisiały obrazy Marka Szagala, Tamary Łępickiej i George'a Braka. Mimo obecności tych płcien, skromny wystrój wnętrza przywodził na myśl raczej Soho i Trabekę niż konserwatywną Upper East Side. Tato, jesteś tam? spytała Kamil, wchodząc do kuchni. Wzięła sobie szklankę zimnej wody i rozejrzała się dookoła. Ojciec najwyraźniej zjadł już śniadanie. Na lśniącym blacie obok niedopitej filiżanki kawy i resztki bajgla leżał Wall Street Journal, który Sebastian Larrabee przeglądał każdego ranka oraz numer stradu. Nadstawiając ucha, Kamil usłyszała prysznic na piętrze. Widocznie ojciec był jeszcze w łazience. — Hej! — Klepnęła baka i zatrzasnęła drzwi lodówki, żeby przeszkodzić mu w chwyceniu resztki pieczonego kurczaka. — Śniadanie później, ty łakomczuchu! Założyła słuchawki na uszy i wybiegła truchtem z domu. Domostwo rodziny Larrabee znajdowało się między Madison i Park Avenue na wysokości 74. ulicy, w ładnym, otoczonym drzewami zakątku. Mimo wczesnej godziny w dzielnicy panował ruch. Między willami i eleganckimi budynkami przejeżdżały taksówki i prywatne limuzyny. Dozorcy w uniformach gorliwie uczestniczyli w tym oszałamiającym balecie, zatrzymując yellow caps, otwierając drzwi samochodów, ładując do środka bagaże. Kamil dotarła kłusem do Piątej Alei i wbiegła w Millionaire's Mile, aleję miliarderów ciągnącą się wzdłuż Central Parku, na której znajdowały się najbardziej prestiżowe muzea miasta – Metropolitan, Muzeum Guggenheima, Noje Galerii. No, piesku, dawaj! Najpierw obowiązek, potem przyjemność! Rzuciła w kierunku baka, kierując się szybszym krokiem na ścieżkę dla biegaczy. Sebastian Larabi upewniwszy się, że Kamile już nie ma w domu, wyszedł z łazienki i udał się do jej pokoju na cotygodniową kontrolę. Wprowadził ją, kiedy córka zaczęła dorastać. Z ponurym wzrokiem i zmarszczonymi brwiami. Wyglądał jak w swoje złe dni, ponieważ od wielu tygodni czuł, że ona coś przed nim ukrywa. Widział, że mniej interesuje się nauką i grą na skrzypcach. Sebastian ogarnął spojrzeniem pomieszczenie. Był to duży pokój dorastającej dziewczyny, utrzymany w tonacji pastelowej i emanujący poetycznym spokojem. Promienie słońca grały w muślinowych firankach. Na wielkim łóżku leżały kolorowe poduszki i zmięta kołdra. Sebastian odsunął pościel. I usiadł na materacu. Wziął do ręki smartfona z nocnego stolika. Bez oporów wprowadził cztery cyfry PIN-u, który podpatrzył, gdy córka telefonowała. Aparat odblokował się. Sebastian poczuł przypływ adrenaliny. Za każdym razem, kiedy potajemnie ingerował w życie osobiste, Kamil bał się tego, co może odkryć. Do tej pory nie znalazł niczego złego, ale kontynuował kontrolę. Sprawdził wykaz ostatnich połączeń, które odebrała... I które sama nawiązała. Znał na pamięć wszystkie jej numery: koleżanek saint Jean Baptiste High School, nauczycielki skrzypiec, partnerki od gry w tenisa. Nie było żadnego chłopca, żadnego intruza, żadnej groźby. Uff, zainteresował się ostatnio wgranymi zdjęciami. Nic groźnego. Zdjęcia z urodzin małej Mackenzie, córki mera, z którą Kamil chodziła do szkoły. Żeby niczego nie przeoczyć, zrobił zoom na butelki w poszukiwaniu alkoholu. Tylko Coca-Cola i soki owocowe. Następnie przejrzał pocztę SMSy, historię nawigacji w sieci i wiadomości błyskawicznych. Tutaj również wszystkie kontakty były jasne, a treść rozmów niewinna. Trochę się uspokoił. Odłożył telefon na miejsce. Potem sprawdził przedmioty i papiery na biurku. Leżący na wierzchu laptop go nie zainteresował. Pół roku wcześniej zainstalował na nim keyloger. Dzięki temu programowi szpiegowskiemu otrzymywał regularnie wyczerpujące zestawienie stron odwiedzanych przez Kamil, jak również zapis jej poczty elektronicznej i rozmów na czacie. Oczywiście to posunięcie było potajemne. Dobre duchy z pewnością by go potępiły, zaliczając do grupy ojców nadużywających swoich praw, ale Sebastian się nie przejmował. Jako ojciec miał obowiązek przewidzieć i oddalić od córki potencjalne niebezpieczeństwa. Cel uświęcał środki. Nie chcąc, żeby Kamil go nakryła, rzucił okiem przez okno i dopiero zabrał się za dalsze sprawdzanie. Przeszedł do części pokoju oddzielonej wezgłowie łóżka, w której była garderoba. Metodycznie otwierał wszystkie szafy i zaglądał pod każdą kubkę ubrań. Skrzywił się na widok manekina w sukience bez ramionczek, Według niego zbyt śmiałej dla dziewczyny w wieku jego córki. Odsunął drzwi szafki z butami i odkrył parę nowych pantofelków, lakierki na wysokim obcasie od stewarta Weitzmana. Popatrzył na nie zaniepokojony. Był to symbol, którego widok go zabolał, gdyż oznaczał zbyt wczesną chęć córki do przemiany z gąsieniczki w motyla. Zirytowany odstawił je na miejsce. I od razu zauważył elegancką, różowo-czarną papierową torbę z symbolem znanej firmy bieliźniarskiej. Otworzył ją z obawą i zobaczył satynowy komplet. Stanik bardotka i koronkowe majteczki. No, no, tego już za wiele! wybuchł, rzucając torbę w głąb szafy. Z wściekłością trzasnął drzwiami bieliźniarki, gotów natychmiast objechać córkę za ten zakup. Ale potem nie wiedzieć czemu pchnął drzwi łazienki. Przejrzał dokładnie zawartość kosmetyczki i wyjął z niej listek z tabletkami. Seria numerów oznaczała, kiedy i którą należy wziąć. Z dwóch rządków jeden był napoczęty. Sebastian poczuł, że ręce mu się trzęsą. Złość zmieniła się w panikę, kiedy uświadomił sobie ewidentny fakt, że jego piętnastoletnia córka bierze tabletki antykoncepcyjne. Rozdział drugi no, back. wracamy do domu. Po dwóch okrążeniach trasy Golden Retriever zaczął już dyszeć ze zmęczenia. Umierał z chęci wskoczenia do wielkiego stawu za ogrodzeniem. Kamil przyspieszyła i zakończyła bieg sprintem. Trzy razy w tygodniu dla zachowania formy biegała w Central Parku na dwu i pół kilometrowej trasie wokół stawu Reservoir. Przez chwilę szła z rękami opartymi na biodrach, żeby odzyskać regularny oddech, a potem pobiegła ku Madison między rowerzystami, młodzieżą na rolkach i wózkami dziecięcymi. — Jest tu ktoś? — wykrzyknęła, otwierając drzwi domu. Nie czekając na odpowiedź, wbiegła po trzy stopnie na piętro do swojego pokoju. — A, muszę się sprężać, bo nie zdążę — pomyślała zdenerwowana, wchodząc pod prysznic. Umyła się, wytarła, skropiła perfumami i poszła do garderoby wybrać ubranie. To najważniejszy moment dnia uświadomiła sobie. Chodziła do Saint-Jean-Baptiste High School, katolickiej szkoły dla dziewcząt. Było to elitarne liceum przyjmujące dzieci bogatej nowojorskiej socjety. Padowały w nim ścisłe reguły, które nakazywały noszenie mundurka, plisowanej spódnicy, blezera z herbem szkoły, białej koszulowej bluzki i opaski na włosach. Ten elegancki lecz surowy strój dziewczęta mogły na szczęście urozmaicać dodatkami. Kamil zawiązała wokół szyi fantazyjny szeroki krawat i posmarowała wargi malinowym błyszczykiem. Na zakończenie podkreśliła stylizację Prepi jaskrawo-różową, it-bag, którą dostała na urodziny. Dzień dobry, tato! rzuciła siadając przy bufecie na środku kuchni. Ojciec nie odpowiedział. Kamil spojrzała na niego. Wyglądał bardzo elegancko w ciemnym garniturze o włoskim kroju. Zresztą to ona sama doradziła mu ten fason marynarki, z opadającymi ramionami, wciętą w pasie, która doskonale leżała. Ojciec miał zatroskany wyraz twarzy i szklany wzrok. Stał bez ruchu przed wielkim oknem. Czy wszystko w porządku? Zaniepokoiła się Kamil. Zrobić ci jeszcze kawy? Nie. Trudno, rzuciła lekko. W kuchni unosił się w powietrzu przyjemny zapach tostów. Kamil nalała sobie do szklanki soku pomarańczowego i rozwinęła serwetkę leżącą koło talerzyka, z której wypadł listek z jej tabletkami. — Czy możesz mi to wyjaśnić? — spytała drżącym głosem. — To raczej ty powinnaś to wyjaśnić mnie — zawołał ojciec. — Grzebałeś w moich rzeczach! — oburzyła się Kamil. — Nie zmieniaj tematu! Co robią tabletki antykoncepcyjne w twojej kosmetyczce? To moja prywatna sprawa, zaprotestowała dziewczyna. To nie jest prywatna sprawa, gdy chodzi o piętnastolatkę. Nie masz prawa mnie szpiegować. Sebastian podszedł do niej, wymachując groźnie wskazującym palcem. Jestem twoim ojcem i mam wszystkie prawa. Daj mi spokój. Wtrącasz się we wszystko. Sprawdzasz moich przyjaciół, to gdzie chodzę, moją korespondencję, filmy, które oglądam, książki, które czytam. Posłuchaj. Wychowuję cię sam od siedmiu lat. Przecież tego chciałeś. Zniecierpliwiony Sebastian uderzył pięścią w stół. Odpowiedz mi na pytanie, z kim sypiasz. Nie twoja sprawa. Nie muszę cię pytać o pozwolenie. To nie twoje życie. Nie jestem już dzieckiem. Jesteś zbyt młoda, żeby utrzymywać stosunki seksualne. To lekkomyślność. Czego szukasz? Chcesz zniszczyć całą swoją dotychczasową pracę na kilka dni przed konkursem Czajkowskiego? O. Mam dość, skrzypiec. A zresztą mam też w nosie cały ten konkurs. Nie zamierzam do niego przystępować. No, masz. Wygrałeś. Akurat. To najłatwiejsze wyjście. Teraz powinnaś ćwiczyć dziesięć godzin dziennie, żeby mieć choć szansę zabuśnięcia. A zamiast tego kupujesz seksowną bieliznę i buty, których cena musi się równać dochodowi narodowemu Burundi. Przestań się nie czepiać, wykrzyknęła Kamil. A ty przestań stroić się jak dziwka. Wyglądasz jak... jak twoja matka. Wrzasnął Sebastian, tracąc kompletnie panowanie nad sobą. Zdumiona gwałtownością jego słów odparła atak Jesteś nienormalny. Tego było już za wiele. Kompletnie wyprowadzony z równowagi zamachnął się i wymierzył córce siarczysty policzek. Pod wpływem silnego uderzenia dziewczyna straciła równowagę. Taboret, na którym siedziała, zachwiał się, i przewrócił. Oszołomiona podniosła się, i chwilę stała nieruchomo. Jeszcze pod wrażeniem tego, co się stało. Opanowawszy, zdenerwowanie, złapała torebkę, zdecydowana ani sekundy dłużej nie zostać w tym samym pomieszczeniu co ojciec. Sebastian starał się ją zatrzymać, ale odepchnęła go i wyszła z domu, nie zamykając ze za sobą drzwi. Rozdział trzeci. Kupę z ciemnymi szybami wjechało w Lexington i skręciło w 73. ulicę. Sebastian opuścił na szybę osłonę przeciwsłoneczną. Jesień roku 2012 wydawała się wyjątkowo piękna. Będąc jeszcze pod wrażeniem kłótni, z Kamil, czuł się przygnębiony. Pierwszy raz podniósł na nią rękę. Świadom upokorzenia, jakie musiała przeżyć, głęboko żałował swojej impulsywnej reakcji, ale była ona proporcjonalna do uczucia zawodu, który przeżył. To, że jego córka może prowadzić życie seksualne, załamało go. Wszystko następowało zbyt szybko, podważało plany, jakie miał w stosunku do niej lekcje gry na skrzypcach, studia, perspektywa różnych zawodów. Nie było tu miejsca na nic nieprzewidzianego. Żeby się uspokoić, wziął głęboki oddech i wyjrzał przez okno samochodu. Tego pięknego jesiennego poranka wiał lekki wiatr i chodniki Upper East Side pokrywały liście o ognistych kolorach. Sebastian był przywiązany do tej zamożnej, opierającej się upływającemu czasowi dzielnicy, w której mieszkali przedstawiciele wyższych klas społecznych Nowego Jorku. Dyskretna, wyrafinowana elegancja tej enklawy aksamitnego komfortu miała na niego uspokajający wpływ. Czuł się jakby przebywał w szklanej kuli, z dala od zgiełku Wjechał na piątą aleję i skręcił w stronę Central Parku, cały czas myśląc o córce i ich kłótni. Z pewnością był zaborczym ojcem, ale w ten właśnie sposób, może niezręczny zgoda, okazywał Kamil miłość. Może powinien spróbować odnaleźć sprawiedliwy podział między poczuciem ojcowskiego obowiązku chronienia córki, a jej pragnieniem niezależności? Przez kilka sekund łudził się, że to jest proste i że się zmieni. Potem przypomniał mu się blister z pigułkami antykoncepcyjnymi, i wszystkie dobre postanowienia wzięły w łeb. Od czasu rozwodu wychowywał Kamil sam. Był dumny, że dał jej wszystko, czego potrzebowała miłość, troskę, wykształcenie. Zawsze wyprzedzał życzenia córki i ją dowartościowywał. Zawsze też był obecny przy niej, traktował swoje ojcostwo bardzo poważnie. Angażował się w sprawdzanie pracy domowej, kontrolował postępy w nauce gry na skrzypcach, pilnował, by nie opuszczała lekcji jazdy konnej. Z pewnością coś przegapił, na pewno nie wszystko mu się udawało, ale starał się jak mógł. W obecnych dekadenckich czasach przede wszystkim chciał przekazać córce pewne zasady moralne chronił ją przed podejrzanym towarzystwem, przestrzegał przed pogardą, cynizmem i miernotą. Przez wiele lat mieli ze sobą dobry, serdeczny kontakt. Kamil zwierzała mu się ze wszystkiego, często prosząc o radę i stosując się do niej. Była dumą jego życia. Dorastająca panna, inteligentna, subtelna i pracowita, prymuska w szkole i być może przyszła wielka skrzypaczka. Ale od kilku miesięcy często się kłócili i musiał przyznać, że czuł się coraz bardziej bezradny przy tej niebezpiecznej przeprawie przez rzekę dojrzewania. Taksówkarz z tyłu nacisnął klakson, żeby zwrócić mu uwagę, że dawno zapaliło się zielone światło. Sebastian westchnął głęboko. Już nie rozumiał ludzi, nie rozumiał młodych, nie rozumiał tych czasów. Wszystko go złościło lub wywoływało w nim strach. Świat tańczył nad przepaścią, zewsząd czyhało niebezpieczeństwo. Oczywiście należało nadążać za pędzącym czasem, stawiać czoło przeciwnościom, nie załamywać rąk. Ale ludzie już w nic nie wierzyli. Punkty odniesienia znikały, ideały ginęły. Nadszedł kryzys gospodarczy, potem ekologiczny i społeczny. Stary system przemijał, politycy, rodzice i nauczyciele się poddawali. To, co działo się z Kamil, podważało wszystkie jego zasady i tylko pogłębiało niepokój. Sebastian zamknął się w sobie, żył we własnym świecie. Obecnie rzadko opuszczał swoją dzielnicę, a jeszcze rzadziej Manhattan. Był cenionym lutnikiem i uwielbiał samotność, więc coraz częściej zamykał się w pracowni. Przez całe dnie jedynym jego towarzyszem pozostawała muzyka. Obrabiał wtedy dłutem instrumenty, modelując ich barwę i brzmienie, żeby tworzyć pojedyncze egzemplarze, z których czuł się dumny. Jego pracownia lutnicza miała przedstawicielstwa w Europie i Azji, ale on sam nigdy tam nie był. Stosunki towarzyskie ograniczał do niewielkiego kręgu znajomych, głównie ludzi ze środowiska muzyki klasycznej albo potomków patrycjuszowskich rodzin od pokoleń mieszkających na Upper East Side. Sebastian spojrzał na zegarek i dodał gazu. Na poziomie Grand Army Plaza minął jasno-szarą fasadę starego hotelu Savoy i zaczął slalomem wyprzedzać samochody i dorożki z turystami, żeby jak najszybciej dotrzeć do Carnegie Hall. Wjechał na parking podziemny naprzeciw legendarnej sali koncertowej i wsiadł do windy, żeby dostać się do swojej pracowni. Przedsiębiorstwo Larabi Son zostało założone przez jego dziadka, Andrew Larabi, pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku. Z czasem skromna rodzinna firma rozwinęła się i zrobiła światową karierę. Teraz był to adres nie do pominięcia w dziedzinie wytwarzania i konserwacji starych instrumentów. Sebastian, gdy tylko znalazł się w pracowni, odetchnął z ulgą. Panowała tu atmosfera spokoju i bezpiecznego komfortu. Czas jakby stanął w miejscu. Przyjemne wonie drewna, klonu, wierzby i świerku mieszały się z bardziej odurzającymi zapachami werniksu i rozpuszczalników. Lubił tę szczególną atmosferę rzemiosła jakby z innej epoki. W XVIII wieku szkoła w Kremonie wyniosła sztukę lotniczą na szczyty perfekcji. Od tamtych czasów technika niewiele się zmieniła. W świecie ciągłych zmian ta stabilność miała w sobie coś uspokajającego. Przy warsztatach lotnicy i praktykanci pracowali nad różnymi instrumentami. Sebastian przywitał się z Josefem, szefem atelier, który był zajęty nastawianiem kołków w waltówce. Ludzie z firmy Farasi odzwonili w sprawie Bergonciego. Sprzedaż została przyspieszona o dwa dni. Wyjaśnił strzepując wiórki ze skórzanego fartucha. A, przesadzają. Jak mamy zdążyć z tym zamówieniem? Zaniepokoił się Sebastian. Aha, e, i chcieliby dziś dostać certyfikat autentyczności. Myślisz, że to możliwe? Sebastian był nie tylko utalentowanym lutnikiem, ale też uznanym ekspertem w dziedzinie starych instrumentów. Przybrał zbolałą minę. To miała być najważniejsza sprzedaż roku. Rezygnacja z niej byłaby nie do pomyślenia. Muszę skompletować notatki i zredagować raport, ale jeśli usiądę do tego natychmiast, wieczorem wszystko będzie gotowe. Dobrze, zadzwonię do nich. Sebastian poszedł do wielkiego salonu recepcyjnego o ścianach obitych liliowym aksamitem. Do sufitu przyczepiono w charakterze ozdoby około pięćdziesięciu skrzypiec i altówek. To stanowiło o oryginalności sali, która miała niezwykłą akustykę. Wielu wybitnych artystów z całego świata kupowało tu lub poddawało renowacji swoje instrumenty. Sebastian usiadł przy stole i założył okulary w cienkiej oprawie, po czym wziął do rąk instrument, którego ekspertyzy miał sporządzić. Była to prawdziwa rzadkość. Skrzypce należały do Karla Bergonciego, najzdolniejszego ucznia Stradivariusa. Na instrumencie zapisano rok jego wykonania 1720. Egzemplarz zachował się w zadziwiająco dobrym stanie i słynny dom aukcyjny Farasio zamierzał uzyskać za niego podczas najbliższej jesiennej aukcji co najmniej milion dolarów. Jako specjalista o światowej sławie Sebastian nie mógł sobie pozwolić na pomyłkę przy wydarzeniu o takiej randze. Podobnie jak enolog lub perfumiarz, miał w pamięci miliony szczegółów charakterystycznych dla każdej szkoły lutniczej. Cremona, Wenecja, Mediolan, Paryż, Mirecourt. Jednak mimo tak wielkiego doświadczenia, trudno mu było potwierdzić ze stuprocentową pewnością autentyczność danego instrumentu i przy każdej kolejnej ekspertyzie narażał swoją reputację. Ostrożnie umieścił instrument między ramieniem a podbródkiem, wziął smyczek i zagrał pierwsze takty którejś z partii Bacha. Dźwięk, który wydobył się z instrumentu, był wyjątkowy, przynajmniej do chwili, gdy jedna ze stron nagle pękła i tak jak puszczona gumka strzeliła go w policzek. Zaskoczony odłożył instrument. Czuł się podenerwowany i spięty, co odbiło się na jego grze. Nie umiał się skupić i zapomnieć o poradnej kłótni z córką. Wciąż słyszał jej zarzuty i coraz bardziej się nimi przejmował. Musiał się zgodzić, że częściowo miała rację. Tym razem przeholował. Przerażony myślą, że ją utraci, wiedział, że jak najszybciej musi się z nią z powrotem dogadać, ale bał się, że to będzie trudne. Spojrzał na zegarek i wyjął komórkę. Lekcje się jeszcze nie zaczęły, może mu się uda. Zadzwonił, ale usłyszał automatyczną sekretarkę. Nie ma co marzyć. Wiedział, że teraz otwarta dyskusja skazana była na niepowodzenie. Trzymał ją za krótko, więc pozornie musi trochę ustąpić. W tym celu potrzebował jednak pomocnika. Kogoś, kto pomógłby mu odzyskać zaufanie, Kamil. Gdy wróci między nimi zrozumienie, wtedy on postara się wyjaśnić całą sprawę z pigułkami antykoncepcyjnymi i przemówi córce do rozsądku. Ale kogo mógłby poprosić o wstawiennictwo? Przeanalizował w myślach kilka opcji. Przyjaciele? Miał dużo znajomych, ale nikogo na tyle bliskiego i godnego zaufania, by móc się zwierzyć z tak osobistego problemu. Jego ojciec zmarł w zeszłym roku. Co do matki, to nie była osobą, którą można by nazwać nowoczesną. Jego przyjaciółka Natalia właśnie wyjechała do Los Angeles z New York City Ballet. Pozostawała matka Kamil. Niki. Rozdział czwarty. Niki. Nie, to niemożliwe. Nie rozmawiali ze sobą od siedmiu lat. Zresztą raczej umrze niż poprosi o pomoc Niki Nikowski. Po zastanowieniu doszedł do wniosku, że niewykluczone, że właśnie ona pozwoliła Kamil brać tabletki antykoncepcyjne. Byłoby to do niej podobne. Niki kierowała się w życiu swobodą obyczajów i wszystkimi tymi niby postępowymi teoriami, według których należało dzieciom pozwolić na niezależność, ślepo im ufać, nie karać ich, nie uznawać żadnych autorytetów. Być tolerancyjnym pod każdym względem, czyli uznać całkowitą wolność wynikającą z nieświadomości i naiwności. Zastanowił się nad tym chwilę. Czy było możliwe, że Kamil poprosiła o radę nie jego, ale swoją matkę? Nawet przy tak intymnym problemie jak antykoncepcja wydawało mu się to mało prawdopodobne. Przede wszystkim dlatego, że Niki prawie wcale nie widywała córki, a poza tym Niki, z własnej woli lub nie Zawsze trzymała się z daleka od jej edukacji. Za każdym razem, gdy wracał myślami do swojej byłej żony, Sebastian odczuwał rozgoryczenie i złość. Złościł się tylko na siebie, gdyż klęska ich związku wydawała się nieuchronna od samego początku. To małżeństwo było największą pomyłką jego życia. Stracił w nim złudzenia, spokój ducha i radość życia. Nie powinni nigdy się spotkać ani się sobie spodobać. Dzieliło ich wszystko. Pochodzenie społeczne, wykształcenie i wyznanie. Mieli krańcowo różne temperamenty i charaktery. A jednak się w sobie zakochali. Kiedy Niki wylądowała na Manhattanie, przeniósłszy się tu z rodzinnego New Jersey, była początkującą modelką. Marzyła o karierze aktorskiej i o muzykalach na Broadwayu. Żyła beztrosko z dnia na dzień i na luzie. Miała żywy, ekstrawertyczny umysł i we wszystko angażowała się z pasją. Była zniewalająca i umiała to wykorzystać, żeby dopiąć celu. Ale wszystko robiła z przesadą. Z przesadą poddawała się emocjom i z przesadą je wyrażała. Odczuwała potrzebę potwierdzania swojej wartości w oczach mężczyzn i bez przerwy igrała z ogniem, gotowa przeholować, byle tylko upewnić się w swojej uwodzicielskiej sile. Była dokładnym przeciwieństwem Sebastiana. Sebastian zachowywał się powściągliwie i z rezerwą. Wychował się w bogatym mieszczańskim domu i odebrał staranne wykształcenie. Snuł długoletnie plany i się ich trzymał. Wszyscy z jego otoczenia, i rodzice, i przyjaciele, szybko się zorientowali, co się święci i od razu go ostrzegli, że Niki nie jest dla niego dobrą partnerką. Ale Sebastian się uparł. Jakaś przemożna siła przyciągała ich ku sobie. Oboje uwierzyli w naiwny i banalny mit o przeciwieństwa, które się przyciągają. Uważali, że mają szczęście, pobrali się pod wpływem chwili i Niki od razu zaszła w ciążę. Na świat przyszły bliźniaki, Kamil i Jeremi. Po szalonej młodości Niki zapragnęła stabilizacji rodziny. Sebastian, nieco sztywny z powodu swojego konserwatywnego środowiska, myślał, że w tym związku znajdzie ucieczkę od dotychczasowego śmiertelnie nudnego życia. Każde z nich traktowało tę miłość jako wyzwanie. Każdy chciało skosztować zakazany owoc. Niestety, rzeczywistość okazała się brutalna. Różnice, które na początku dodawały pieprzyka ich związkowi, szybko stały się powodem irytacji, a potem niekończących się kłótni. Nawet po narodzinach bliźniaków nie udało im się znaleźć wspólnych wartości, co pozwoliłoby im ewoluować w małżeństwie. Konieczność ustalenia zasad, jak wychowywać bliźnięta, jeszcze bardziej pogłębiła konflikt. Niki była za tym, żeby dzieciom dawać wolną rękę. Sebastian uważał, że jest to zbyt niebezpieczne. Starał się ją przekonać, że osobowość dziecka powinna się rozwijać z poszanowaniem pewnych niewzruszonych zasad. Absolutnie nie umieli się dogadać i każdy bronił zaciekle swoich racji. Tak to było. Dorosłych ludzi się nie zmieni. Nie można zburzyć fundamentów czyjejś osobowości. Rozstali się na skutek przykrego wydarzenia, które Sebastian potraktował jako zdradę. Niki, według niego, przekroczyła granicę tego, co on mógł znieść. Wydarzenia, które nastąpiły, zdruzgotały go i były sygnałem alarmowym, żeby zakończyć ten bezsensowny związek. Aby uratować z tego chaosu dzieci i uzyskać wyłączne prawo opieki nad nimi, Sebastian zaangażował znanego specjalista od rozwodów i prawa rodzinnego. Adwokat przyłożył się wyjątkowo dobrze do tego, żeby zmieszać Niki z błotem po to, by zrezygnowała z własnej woli ze swoich praw rodzicielskich. Sprawy jednak okazały się trudniejsze niż przewidywano. Sebastian w końcu zaproponował żonie, że on zrezygnuje z praw do opieki nad Jeremim, ale zatrzyma Kamil. Niki, żeby nie stracić wszystkiego w długotrwających procesach sądowych, zgodziła się na taki podział. Tak więc od siedmiu lat Kamil i Jeremy mieszkali w różnych domach pod opieką dwóch różnych dorosłych, którzy wychowywali ich diametralnie różnie. Odwiedziny u drugiego rodzica były rzadkie i dokładnie zorganizowane. Kamil miała prawo widywać matkę co drugą niedzielę. W tym samym czasie Jeremy mógł widywać ojca. Wprawdzie ich małżeństwo okazało się prawdziwym piekłem, ale było to dawno. Lata mijały i Sebastian zorganizował sobie życie. Teraz Niki była już niknącym wspomnieniem. Czasem, ale bardzo rzadko, do jego uszu dochodziło coś na jej temat poprzez Kamil. Kariera modelki nie wypaliła, kariera aktorska nigdy się nie zaczęła. Z ostatnich wieści Niki zrezygnowała z pozowania do zdjęć, z castingów i marzeń o karierze aktorskiej i poświęciła się malarstwu. Jej płótna były czasem wystawiane w gorszych galeriach na Brooklynie. A o niej samej słyszało niewiele osób. Co do mężczyzn, to podobno zmieniała ich jak rękawiczki i nigdy nie trafiła na tego właściwego. Miała wyjątkowy talent do przyciągania takich, przez których cierpiała, a oni szybko orientowali się w jej słabych stronach, uderzali w bolące miejsca i starali się to wykorzystać. Podobno z wiekiem starała się ustabilizować swoje życie uczuciowe. Według słów Kamil od kilku miesięcy spotykała się z jakimś nowojorskim gliną, Oczywiście o 10 lat od niej młodszym. Z niki nic nigdy nie było proste. Dzwonek telefonu wyrwał Sebastiana z zamyślenia. Spojrzał na komórkę i otworzył oczy ze zdumienia. Oto zdarzyło się coś bardzo dziwnego, bo na ekranie wyświetliło się nazwisko Niki Nikowski. W pierwszym odruchu odsunął telefon od siebie. Praktycznie nie miał żadnych kontaktów z byłą żoną. W rok po rozwodzie widywali się jeszcze przelotnie podczas wymiany dzieci, ale ich stosunki ograniczały się obecnie do kilku informacyjnych SMS-ów, aby zgrać co dwutygodniowe wizyty dzieci. Jeśli Niki dzwoniła do niego, to znaczy, że zdarzyło się coś niedobrego. Kamil, pomyślał, odbierając. Niki? Dzień dobry, Sebastianie. Natychmiast wyczuł w jej głosie niepokój. Co się stało? To Jeremy. Czy miałeś z nim ostatnio kontakt? Nie. Dlaczego pytasz? Zaczynam się martwić. Nie wiem, gdzie on jest. Jak to? Nie był w szkole ani wczoraj, ani dziś. Jego komórka nie odpowiada i nie nocował w domu od... Chyba żartujesz, przerwał jej. Nie wrócił na noc do domu? Niki nie odpowiedziała od razu. Przewidywała jego irytacje i wyrzuty. Już od trzech nocy nie ma go w domu. Sebastian przestał oddychać. Ścisnął telefon tak, że zbielały mu palce. Zawiadomiłaś policję? To nie jest dobry pomysł. Dlaczego? Proszę, przyjedź, wszystko ci wyjaśnię. Już jadę. Rzekł i się rozłączył. Rozdział piąty Znalazł miejsce do parkowania na skrzyżowaniu Van Brunt i Sullivan Street. Były korki, prawie trzy kwadranse zajęło mu dotarcie do Brooklinu. Po rozwodzie Nikki zamieszkała z Jeremim w zachodniej części południowego Brooklynu, w dzielnicy zwanej Red Hook. Kiedyś były to tereny zamieszkane przez dokerów i opanowane przez mafię, enklawa, do której prawie nie docierały środki publicznego transportu miejskiego. Miejsce to przez długi czas cierpiało z powodu swego odizolowania i tego, że uchodziło za niebezpieczne. Jednak tamte okropne czasy dawno minęły. Dziś Red Hook nie miał w sobie nic ze zdradliwego undergroundu, którym było w latach 80.-90. Tak jak wiele miejsc na Brooklinie, Red Hook niezwykle się rozwinęło, a nawet stało się snobistycznym miejscem zamieszkania Cyganerii, ulubionym przez wielu artystów i kreatorów mody. Sebastian przyjeżdżał tutaj bardzo rzadko. Czasem odwoził Kamil w sobotę, ale stopa jego nigdy nie stanęła w mieszkaniu byłej żony. Z każdą wizytą na Brooklinie zdumiewał się jednak szybkością zmian, jakie tu następowały. Opuszczone magazyny i doki w zawrotnym tempie zmieniały się w ulice z galeriami i ekologicznymi restauracjami. Sebastian zamknął samochód i poszedł ulicą aż do domu z ceglaną fasadą dawnej fabryki papieru zamienionej w loft. W budynku wbiegł po dwa schody na przedostatnie piętro. Niki czekała na niego na progu metalowych drzwi przeciwpożarowych. Przez które wchodziło się do jej mieszkania. Dzień dobry, Sebastianie. Popatrzył na nią, starając się pohamować wszelkie emocje. Załowała szczupłą, wysportowaną sylwetkę o szerokich ramionach, szczupłej talii, długich nogach i ładnie zaokrąglonych pośladkach. Jej twarz była bezspornie rasowa. Miała wydatne kości policzkowe, wąski nos i kocie spojrzenie. Lecz ona sama starała się ukryć swój wdzięk, ubierając się w sposób sztucznie niechlujny, co miało sugerować artystyczny luz. Włosy ufarbowała na rudo, długie warkocze zaplotła i podpięła w bezkształtny koczek. Zielone oczy w kształcie migdałów były zbyt mocno podkreślone czarną kredką, zgrabne ciało ginęło w workowatych spodniach, za to wydekoltowany t-shirt był na nią przyciasny. Witaj, Niki, rzucił i wszedł do mieszkania, nie czekając na zaproszenie. Nie mógł się powstrzymać, żeby się nie rozejrzeć z ciekawością. Dawna fabryka z dumą prezentowała swoją przemysłową przeszłość. Parkiet wycyklinowano i pobielono, na suficie pozostawiono widoczne belki, w pomieszczeniach słupy i konstrukcje z żeliwa, ściany były ze starych cegieł i szarego betonu. Wszędzie postawione bezpośrednio na ziemi schły wielkie abstrakcyjne obrazy, które Niki ostatnio namalowała. Sebastian uznał ten wystrój wnętrza za kompletnie bez sensu. Znajdowało się w nim mnóstwo różnych przedmiotów, najpewniej wynalezionych na pchim targu: od starej kanapy typu Chesterfield do stołu w salonie zrobionego ze starych zardzewiałych drzwi położonych na dwóch krzyżakach. Była w tym pewnie jakaś logika, ale jemu ona umykała. A no więc co to za historia? Spytał tonem pana i władcy. Mówiłam ci, nie wiem, co dzieje się z Jeremim od soboty rano. Potrząsnął głową. Od soboty rano? Przecież dziś jest już wtorek. Wiem. I dopiero teraz zareagowałaś? Zadzwoniłam do ciebie, żebyś mi pomógł, a nie po to, żebyś robił mi wyrzuty. Zaraz, zaraz, w jakim ty świecie żyjesz? Czy wiesz, jakie jest prawdopodobieństwo odnalezienia dziecka 48 godzin po jego zaginięciu? Niki zdusiła krzyk, chwyciła go za płaszcz i zaczęła wypychać z mieszkania. Spadaj, jeśli nie przyszedłeś tutaj, żeby mi pomóc, nie chcę cię widzieć. Zaskoczony gwałtownością jej reakcji, zaczął się wyrywać, i udało mu się złapać Niki za ręce i ją zatrzymać. Wyjaśnij mi, dlaczego dopiero teraz do mnie zadzwoniłaś. Niki popatrzyła na niego. W jej oczach błyszczały prowokujące ciemnozłote błyski. Może gdybyś się bardziej interesował swoim synem, krócej bym się wahała. Sebastian nic nie odpowiedział. Po chwili odezwał się spokojnym głosem: Odnajdziemy go, obiecuję ci, ale musisz mi opowiedzieć wszystko od początku. Niki patrzyła na niego nieufnie, ale w końcu spuściła oczy. Siadaj, pójdę przygotować nam kawę. Rozdział szósty. Ostatni raz widziałam Jeremiego w sobotę koło dziesiątej rano, tuż przed tym jak wyszedł na swoje zajęcia z boksu. Z głosu Niki przebijał niepokój. Sebastian zmarszczył brwi. Od kiedy on ćwiczy boks? Od ponad roku nie wiesz o tym? Zrobił niedowierzającą minę. Obraz Jeremiego, delikatnej budowy chłopca, stanął mu przed oczami. Trudno mu było wyobrazić sobie syna na ringu. Zjedliśmy razem śniadanie, ciągnęła Niki. Potem przygotowaliśmy każde swoje rzeczy. Spieszyliśmy się, bo Lorenzo czekał na dole. Mieliśmy pojechać na weekend do Catskills. Lorenzo? Lorenzo Santos, mój chłopak. Yy, czy to wciąż ten glijasz, czy ktoś nowy? Kurwa, Sebastian odczep się, dobra? uniosła się Niki. Przeprosił gestem ręki. Niki ciągnęła. Wychodząc z domu, Jeremy poprosił mnie, żebym mu pozwoliła przenocować u jego przyjaciela Simona. Zgodziłam się. To była sobota, w sobotę prawie zawsze albo Jeremy spał u Simona, albo na odwrót. Pierwsze słyszę. Niki nie zareagowała. Pocałował mnie na do widzenia i poszedł. Nie zadzwonił przez cały weekend, ale nie niepokoiłam się. No pewnie, dlaczego miałaby się niepokoić? On ma piętnaście lat, to już nie jest mały chłopiec. A Simon jest prawie pełnoletni. Sebastian podniósł oczy do nieba, ale powstrzymał się od komentarzy. Ja wróciłam na Brooklyn w niedzielę wieczorem. Ponieważ było już późno, nocowałam u Santosa. Sebastian popatrzył na nią zimno i spytał. A w poniedziałek rano? Wpadłam do domu o dziewiątej. O tej porze normalnie Jeremy jest już w szkole. Nie zdziwiłam się, że go nie ma w domu. Sebastian zniecierpliwił się. A potem... Cały dzień pracowałam, przygotowując moją wystawę w BWAC. To jest ten budynek nad wodą, w którym mieści się organizacja artystyczna. Daruj mi detale, proszę. Po południu odczytałam na komórce wiadomość ze szkoły. Zawiadamiali mnie, że Jeremy nie był na lekcjach. Zadzwoniłaś do rodziców tego kolegi? Wczoraj rozmawiałam z matką Simona. Powiedziała mi, że jej syn już parę dni temu pojechał na jakiś zlot naukowy. Wynika z tego, że Jeremy nie spał u niego w ten weekend. Sebastian poczuł wibrowanie komórki w kieszeni. Popatrzył na ekran. Ludzie z domu aukcyjnego Farasio, którzy zaczynają się niepokoić o ekspertyzę skrzypiec. Wtedy naprawdę się przestraszyłam, ciągnęła Niki. Chciałam pójść na komisariat, ale nie byłam pewna, czy policja przyjmie zgłoszenie o zaginięciu. Dlaczego? Bo Jeremy nie pierwszy raz nie wrócił na noc do domu. Sebastian westchnął. Dopiero teraz otwierały mu się oczy. Niki wyjaśniła. W zeszłym roku, w sierpniu, Jeremy przez dwa dni nie dał mi znaku życia. Potwornie się zdenerwowałam i zawiadomiłam komisariat w Bushwick, że syn zaginął. W końcu pojawił się trzeciego dnia. Okazało się, że pojechał sobie na wycieczkę do parku Adirondack. Co za kretyn, wybuchł Sebastian. Wyobrażasz sobie, jak zareagowali policjanci? Udzielili mi złośliwej reprymendy, że lekceważę ich czas. Powiedzieli mi, jaką jestem matką, skoro nie umiem upilnować własnego syna. Sebastian doskonale to sobie wyobraził. Zamknął oczy, pomasował sobie powieki i zaproponował. Teraz ja zadzwonię na policję, ale nie na komisariat, tylko bezpośrednio do burmistrza. Jego córka chodzi z Kamil do tej samej klasy i niedawno naprawiłem skrzypce jego żony. Proszę go, żeby mnie skierował do. Zaczekaj. Nie wiesz jeszcze wszystkiego, Sebastianie. Czego jeszcze nie wiem? Jeremy ma mały problem. Figuruje już w rejestrze karnym. Sebastiana zatkało. Popatrzył z niedowierzaniem na niki. Ważartujesz. żartujesz. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś? Ostatnio zrobił parę głupstw. Jakich głupstw? Mm. Pół roku temu zatrzymali go, kiedy mazał farbą w sprayu po ciężarówce w hangarze Ikei. Niki wypiła łyk kawy, potrząsając głową w przygnębieniu. Idioci nie mają nic lepszego do roboty, tylko zatrzymywać dzieciaki, które mają artystyczną duszę zakleła. Sebastian żachnął się. Od kiedy takie mazanie zaliczało się do sztuki? Niki faktycznie patrzyła na świat w dziwny sposób. Była sprawa przed sądem? Tak. Skazano go na dziesięć dni pracy społecznej. Ale trzy tygodnie temu złapano go na kradzieży w sklepie. Co ukradł? Grę wideo. Wolałbyś, żeby ukradł książkę? Sebastian nie zareagował na tę prowokacje. Drugi wyrok byłby dramatyczny. Panowała polityka zero tolerancji. Syn mógł teraz wylądować w więzieniu nawet za drobną kradzież. Zrobiłam, co mogłam, żeby tylko sklep nie złożył skargi. Uspokoiła go Niki. Boże, co ten smarkacz ma w głowie? Przecież to nie koniec świata, zaczęła Niki uspokajająco. Każdy z nas przynajmniej raz zwinął coś w sklepie, kiedy byliśmy młodzi. To normalne, że w wieku dorastania. Normalne? Kraść? Nie wytrzymał Sebastian. Tak już jest w życiu. Kiedy byłam młoda, podkradałam w sklepach bieliznę, ubrania, perfumy. Nawet się przez to spotkaliśmy, o ile pamiętasz. To nie najlepsza rzecz, jaka nam się przydarzyła, pomyślał Sebastian i wstał z krzesła. Trzeba się zastanowić. Czy Jeremy jest w niebezpieczeństwie? Jeśli nie pierwszy raz już znikał w taki sposób? Niki jakby czytała w jego myślach. Tym razem naprawdę się boję, Sebastianie. Jeremy widział, jak bardzo przeżyłam ostatni jego wyskok, i przysiągł, że nigdy już nie zostawi mnie bez wiadomości. Co proponujesz? E, nie wiem. Dzwoniłam do większych szpitali na izbę przyjęć. Poza tym Czy nic ci nie uderzyło, kiedy przeszukiwałaś jego pokój? Jak to, kiedy przeszukiwałam jego pokój? Przeszukałaś jego pokój, czy nie? Nie, jego pokój to jego prywatny świat, to. Jego prywatny świat, ale już trzy dni nie masz z nim żadnego kontaktu. Niki! krzyknął i wbiegł na metalowe schody, które prowadziły na piętro. Rozdział siódmy. Jak dorastałam, nie znosiłam, gdy matka grzebała w moich rzeczach. Niki, mimo że bała się, co się dzieje z synem, niechętnie weszła do jego pokoju. Grzebiesz w rzeczach, Kamil? Raz w tygodniu, odrzekł Sebastian spokojnie. Naprawdę, masz jakiś problem. Być może mam problem, ale przynajmniej Kamil nie zaginęła, pomyślał perfidnie biorąc się do pracy. Pokój Jeremiego rozpościerał się na niemałej przestrzeni dzięki nietypowemu układowi dawnej fabryki. Była to typowa noragika, który nie przejmował się porządkiem. Do ścian zostały przypięte afisze kultowych filmów, takich jak Powrót do przyszłości, Interkosmos, Tron. Oparte o przepierzenie stał rower z ostrym kołem. Kąt pokoju zajmował automat do gier wideo z Donkey Kongiem, pochodzący z lat 80. Skosza na śmieci wystawała piramida pudełek po nugetsach, mrożonej pizzy i puszki Red Bulla. Co za burdel, wykrzyknął Sebastian. Czy on tu kiedykolwiek sprząta? Niki przebiła go spojrzeniem. Chwilę stała bez ruchu, po czym dołączyła do byłego męża i otworzyła szafę. Wygląda na to, że zabrał plecak, zauważyła. Sebastian podszedł do biurka. Półkolem stały na nim trzy wielkie monitory podłączone do dwóch komputerów. Dalej zobaczył kompletne wyposażenie DJ-a. Gramofony, mikser, markowe kolumny, wzmacniacz, głośnik basowy. Wysokiej jakości sprzęt dla profesjonalisty. Skąd chłopak bierze pieniądze, żeby sobie to kupić? Pomyślał Sebastian. Przyjrzał się półkom. Uginały się pod niezliczoną ilością komiksów. Batman, Superman, Kick-Ass, X-Men. Sceptycznie przerzucił strony ostatniego stojącego na półce zeszytu. To był numer Spidermana, w którym Peter Parker ustąpił miejsce jakiemuś metysowi mulatowi. Czasy się zmieniają, jak śpiewał Dylan. Na innej półce znalazł mnóstwo podręczników do gry w pokera oraz długie pudełko aluminiowe, w którym było dziesięć stosów ceramicznych żetonów i dwie talie kart. — Czy to jakaś szulernia? — To nie ja kupiła mu ten komplet do gry — rzeknęła się Niki. Wiem tylko, że ostatnio on dość często gra w pokera. Z kim? Wydaje mi się, że z kolegami ze szkoły. Sebastian się skrzywił. Nie za bardzo mu się to wszystko podobało. Pocieszył się, gdy zobaczył na półce również prawdziwe książki władce pierścieni, dune, wehikuł czasu, czy androidy śnią o elektrycznych owcach, cykl fundacja. Oprócz lektury godnej każdego szanującego się Gika, było tam również około dziesięciu podręczników pisania scenariuszy, biografie Stanleya Kubricka, Quentina Tarantino, Christophera Nolana i Alfreda Hitchcocka. Jeremy interesuje się kinem? spytał Sebastian zdziwiony. Oczywiście. Jego marzeniem jest zostać reżyserem. Nigdy ci nie pokazywał swoich amatorskich filmów? Nie wiesz pewnie nawet, że ma kamerę, co? No, nie wiem przyznał się Sebastian. Z pewnym smutkiem uświadomił sobie, że właściwie nie znał swojego syna. I to nie dlatego, że rzadko go widywał, po prostu w ciągu ostatnich lat zupełnie nie umieli ze sobą się dogadać. Nie kłócili się nawet, po prostu zapanowała między nimi obojętność. Jeremi zbyt przypominał swoją matkę, nie był synem, jakiego Sebastian by pragnął, więc ojciec przestał brać udział w jego życiu i rozwoju. Nie interesował się ani jego postępami w nauce, ani jego aspiracjami. Powoli, nie czując wyrzutów sumienia z tego powodu, odciął się od Jeremiego. Nie widzę nigdzie jego paszportu, zaniepokoiła się Niki, przeglądając szuflady biurka. Zamyślony Sebastian nacisnął na klawisz Enter w komputerze. Najwyraźniej Jeremy był fanem gier online. Monitor włączył się i na ekranie ukazał się wizerunek World of Warcraft. System zapraszał do wejścia za pomocą hasła. Nawet o tym nie myśl, odwiodła go od tego niki. On jest kompletnie zwariowany na punkcie swojego komputera i zna się na informatyce dziesięć razy bardziej niż my oboje razem wzięci. Szkoda. Ta przeszkoda pozbawiała ich najważniejszego źródła informacji. Sebastian posłuchał byłej żony i zrezygnował z dostania się do komputera syna. Zauważył jednak, że do laptopa podłączona była pamięć zewnętrzna. Może ona nie była zakodowana. Czy ty masz własnego laptopa? Moglibyśmy go tutaj podłączyć. Zaraz przyniosę. Kiedy Niki wyszła, popatrzył na ścianę w głębi pokoju. Na której Jeremy wytagował kolorowy fresk o temacie mistycznym. Życzliwie wyglądający Chrystus unosił się na błękitno-zielonym niebie. Sebastian podszedł do fresku, przyjrzał się farbom w spreju, które stały na podłodze. Mimo otwartego okna, ostry zapach rozpuszczalnika unosił się jeszcze w powietrzu. Graffiti musiało zostać wykonane stosunkowo niedawno. Zainteresował się religią? spytał Niki, kiedy wróciła. Nic mi o tym nie wiadomo, ale ten obraz jest piękny. Tak uważasz? miłość cię oślepiła. Niki wręczyła mu swój laptop, rzucając spojrzenie bazyliszka. Być może oślepiła mnie, gdy spotkałam ciebie, ale. ale. niki nie odpowiedziała. Zrezygnowała z kłótni. Mieli przed sobą ważniejsze problemy. Sebastian otworzył laptop, podłączył do niego twardy dysk syna i zaczął przeglądać jego zawartość. Pamięć zewnętrzna zawierała filmy i muzykę ściągniętą z internetu. Najwyraźniej Jeremy był absolutnym fanem rockowej grupy The Shooters. Sebastian przejrzał kilka sekund jednego z ich koncertów. Prymitywny garażowy rok, blade naśladownictwo Strokesów czy The Libertines. Co to za grupa? O, to taki zespół z Brooklynu, wytłumaczyła Moniki. Sami finansują własną działalność. Jeremy często chodzi na jej koncerty. Jezu, pomyślał słuchając słów byłej żony. Przeglądając inne pliki, odkrył dziesiątki seriali telewizyjnych, o których nie słyszał nigdy w życiu oraz filmy o dość obrazowych tytułach, w których pełno było słów takich jak fak, bups i tym podobnych. Uważał za swój obowiązek otworzenie jednego z plików. Na ekranie pojawiła się pulchna pielęgniarka, która z rozmażonym wzrokiem rozpięła fartuch, następnie oddała się miłości francuskiej ze swoim dziwnym pacjentem. — Wyłącz to, — oburzyła się To chyda. — Nie przejmuj się tak, — Zacząłem uspokajać Sebastian — nie przeszkadza ci, że twój syn ogląda porno? Nie. Jeśli ma być szczery, to mnie raczej uspokaja. To cię uspokaja? Jak zdałem sobie sprawę, że nasz syn nosi te wszystkie bezpłciowe ubrania i ma zniewieściały wygląd, naprawdę zacząłem się martwić, że jest gejem. Niki spojrzała na niego oburzona. Naprawdę tak myślałeś? Nie odpowiedział. Niki nie ustępowała. Nawet gdyby był gejem, to co? Ponieważ nie jest, nie ma o czym mówić. Jeśli chodzi o tolerancję, to widzę, że zatrzymałeś się w XIX wieku. Przerażające. Sebastian bardzo się pilnował, żeby nie dać się wciągnąć w tę dyskusję. Niki jednak nie odpuszczała. Nie tylko jesteś homofobem, ale na dodatek popierasz tego rodzaju filmy, które rozpowszechniają degradujący obraz kobiety. Nie jestem żadnym homofobem ani nie popieram pornografii odrzekł zirytowany Sebastian, ostrożnie wycofując się z dyskusji. Otworzył pierwszą szufladę biurka. W środku było pełno wielokolorowych drażetek, które wysypały się z wielkiego opakowania MMMsów. Pośród słodyczy znalazł wizytówkę studia tatuażu Williamsburgu przypiętą do szkicu wyobrażającego smoka. Projekt tatuażu. Rzeczywiście, smarka, że niczego nam nie daruje. Musi być gdzieś tajemna lista, którą nastolatki sobie przekazują, kompilacja wszystkich możliwych głupot, które można zrobić, żeby wyprowadzić rodziców z równowagi. Niki przerwała poszukiwania, bo znalazła skrytkę, a w niej jeszcze nieotwarte opakowanie prezerwatyw. Widziałeś? Pokazała pudełko Sebastianowi. Czy twój ukochany synek ma dziewczynę? Nic o tym nie wiem. Sebastianowi przypomniały się tabletki antykoncepcyjne, które dwie godziny temu znalazł w pokoju Kamil. Ona bierze tabletki, on używa prezerwatyw. Nic się na to nie poradzi, dzieci dorastają. W przypadku Jeremiego odczuł satysfakcję, w przypadku córki strach. Zastanawiał się, czy porozmawiać o tym z Niki, gdy znalazł wypalonego do połowy skręta. Trawka jest gorsza od pornosów. Czy wiedziałeś, że on pali to gówno? Zajęta przeszukiwaniem komody, Niki tylko wzruszyła ramionami. — Zadałem ci pytanie. — Zaczekaj, yy, chodź tu na chwilę. Niki uniosła sterty bluz od dresów, pod nią leżał telefon. — Jeremy nigdzie by nie pojechał bez swojej komórki — stwierdziła. Podała komórkę byłemu mężowi. Gdy wyjmował telefon z futerału, zauważył wciśniętą pod aparat kartę kredytową. A tym bardziej bez karty kredytowej pomyśleli jednocześnie, wymieniając zaniepokojone spojrzenia.